Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek serii Otwieramy przesyłki. Dzisiaj przesyłka od Filipa Piotrowskiego. Filip Piotrowski też prowadzi kanał na YouTubie, to link do jego kanału podam pod filmikiem. A w przesyłce powinno być fajnie, bo już widzę, że jest bardzo fajnie. Umówiony byłem z Filipem, że po prostu prześle mi karty. Ja sobie zobaczę, co tam jest fajnego. Wybiorę sobie, co mi będzie odpowiadało, a co mi nie odpowiada, to mu odeślę po prostu. I zobaczcie, od razu tutaj super hit. Rewelacyjna karta. Zaraz zobaczymy, jeśli chodzi o stan jeszcze. Super, zobaczcie, jakie karty. No stan, można powiedzieć, że okej. To są limitki, które już widzieliście u mnie na kanale. Dostawałem przy wymianie z doktorem Radianem z tej edycji. I tu mamy Didier Drogba z Chelsea i Andreas Iniesta z Barcelony oczywiście. Karty, można powiedzieć, że w stanie dobrym, bardzo dobrym. Także od razu je przekładam na stronę tych, które pójdą do kolekcji. Tu jeszcze karty limitowane z tej edycji Champions League. Tu mamy Iniesta znowu. Alexisa Sancheza. I Eden Hazard z Chelsea. Alexis Sanchez z Arsenalu oczywiście. I zobaczymy dalej, co jest. Bo jest tych kart, widzę, naprawdę sporo. Kilka kart na pewno nie będzie takich, które wezmę do kolekcji, bo no wiedziałem, że Filip pokazywał mi skany, no ale umówiliśmy się, że tak ze skanów tak słabo to widać, no, że jeśli coś będzie nie tak, to po prostu mu odeślę. I tutaj mamy Hugo Campagnaro z Argentyny, przepraszam. Podolski, Modric i mam jeszcze Top Mastery z World Cup 2014. Ronaldo, piękne karty. O, i zobaczcie, kolejny hit, Master Lucio z edycji 2011-2012 w idealnym stanie. Piękna karta, naprawdę super. Także naprawdę te karty są rewelacyjne. Lukas z edycji 12-13 na limitce, też stan idealny. Z Paris Saint-Germain to kolejna karta fajna. John Terry z Chelsea. Piękna też karta na limitce. To Buster. Neymar z Barcelony to mam, to może odeślę. Będzie miał dla kogoś na wymianę. Samaras z Celticu. Też w pięknym stanie. Jack Wilshere z Arsenalu. Też piękne. I kolejna, zobaczcie, jaka limita. Robinho. Piękna karta. Z edycji z World Cup 2010. Z RPA. Piękna też karta do kolekcji. I kolejna. Top Master. Philipp Lahm z Euro 2012. Wanyama z Celticu z 2012-2013. To chyba z tego update'u. I tu mamy Beckhama, tak samo 2012-2013. Buffona z Champions League. Dalej zobaczcie, Double Trouble, Real Madrid z obecnej edycji Ligi Mistrzów. Super, bo nie miałem tej karty. Tutaj mam jeszcze Bayern Monachium. Akurat Bayern Monachium miałem powtórkę, to odeślę. Piękne karty. Dziękuję Ci, Filip. Naprawdę super. Super niespodzianka. Wiedziałem,
Widziałem te karty, ale są naprawdę rewelacyjne, jeśli się zobaczy na żywo. I tu mamy legendę Fernando Hierro z Realu Madryt. Piękna też. I kolejna limitka. Zobaczcie, rewelacyjny stan z sezonu 2011-2012. Philipp Lahm. No ja niestety tych nie miałem przyjemności zbierać. Ninis z 2010-2011. Star Player. Piękna. Ibra. To jest karta 2009-2010. Też rewelka. Inventi Venez, Neymar z tej edycji to mam. I tutaj seria z Vortex, Brian Laudrup w barwach Chelsea. Super karta świecąca. Co dalej mamy? Fernando Torres z Chelsea na limitce 12-13. No, powiem wam, że jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tymi kartami. Lionel Messi na limitce z 11-12. No, on jest w stanie dobrym, nie jest już tak rewelacyjny jak te poprzednie, ale ładny. Ian Rush, legenda z tego sezonu z Liverpoolu. Puchar. Puchar to jest World Cup 2014 i kolejna super limitka Mats Müller z sezonu 2011-2012 i tu mamy limitka Joe Campbell z Kostaryki. Tymoszczuk w stanie takim dobrym to do odesłania. Szewczenko też. Mamy limitkę Lewandowskiego. No szkoda, akurat te z Euro troszkę w słabym stanie są limitki. One w ogóle są takie, że ciężko o jakąś w rewelacyjnym stanie musi być od razu zabezpieczona, bo inaczej szybko się dosyć niszczą. Nani w bardzo ładnym stanie. I jeszcze Xavi Hernandez też w stanie dobrym. Eden Hazard z Chelsea to już limitki 13-14 w super stan. Piękna przesyłka, zobaczcie. Miałem zrobić króciutki filmik, a tu się okazuje, że jest o czym mówić, jest co pokazywać. Naprawdę piękne karty. Mario Götze z 13-14, Balotelli 13-14 w idealnym stanie. I Andrea Pirlo jest 13-14. I tu jakieś limitki inne. Zaraz zobaczymy, bo to nie wiem. Nie wiem, co tutaj. Aha. To są te unikatowe German Groli. Niemieckie zwycięstwo. No to są chyba takie w troszkę gorszym stanie. Ta jest zarysowana. I tu mamy Schweinsteiger. W takim słabym stanie to też będzie do Fabio Contrao. Sezon 2010-2011. Star Player. Diego Lopez. I tutaj limitki z World Cup 2014. Xavi. Casillas, Balotelli, Balotelli, Özil, Podolski, Klose, Götze, Philipp Lahm, Ronaldo, Dani Alves, Hazard, Ashley Cole, Falcao i Messi na limitce. Takie to karty widzimy tutaj. I zobaczcie jeszcze. Gratis dla Władka. No, gratisy. Zawsze z ciekawością patrzę. Zobaczmy, co tu jest. Zobaczcie, piękna karta Star Player
star player sezonu 2009-2010, Renato. Piękne były wtedy te karty, naprawdę super się prezentuje. Tak, zobaczcie w całej okazałości. I jeszcze gratis numer 1 dla Władka. No, już po tym numerze 2 jest pięknie. A tutaj zobaczcie, mamy Roneya na Masterze z Euro 2012. I tutaj Team Card 2010, to jest ta seria, gdzie jest cała drużyna Niemiec w całym boksie na różnych kartach. Tutaj jest takim nadrukiem autografu, ale naprawdę bardzo ładne karty. I tu jeszcze jakieś takie ciekawostki. A, i tu mamy Double Trouble z World Cup 2014. Sabi Iniesta, piękne. I stan jest dobry, także bardzo, bardzo Ci dziękuję, Filip. Piękna przesyłka. Link do kanału Filipa oczywiście pod filmikiem. Wszystkim polecam kontakt z Filipem. Filip już kiedyś tam miał kanał, tam później zawiesił. Teraz znowu zaczął nagrywać, tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do wymian, do kontaktu z Filipem, bo naprawdę widzicie, karty super. Bardzo fajnie się prezentują. Bardzo, bardzo ładne karty, a niektóre to no, niesamowite hity. No. Jakby chociażby ten Renato na Star Playerze. No. Teraz te karty jakoś aż takiego wrażenia na mnie nie robią, jak te wcześniejsze. Były piękne. Dziękuję Ci, Filip. Dziękuję również Wam za oglądanie filmików. Zapraszam do kolejnych. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć.